Wracamy do naszej rozmowy. Ja przypominam, z nami w studiu pan Tomasz Aparol i Anuluj Mandat jak coś rodem. No i dzisiaj rozmawiamy o mandatach. Właściwie o tym, co się dzieje w momencie, w którym odmawiamy przyjęcia mandatu i jak mamy zachować się, kiedy zostajemy wezwani właśnie na takie postępowanie wyjaśniające. No właśnie, skończyłem na tym, że w sytuacji, kiedy jesteśmy wzywani w charakterze osoby podejrzanej, mamy prawo do odmowy złożenia wyjaśnień i powinniśmy z tego prawa korzystać, nie bać się, to jest nasze prawo, którego nikt nas nie musi pozbawić i z którego się nie musimy tłumaczyć. Tak, bo właśnie niektórzy czasem tak myślą, że jeżeli odmawiamy składania zeznań, to zostaje to źle odebrane i że powinniśmy się z tego wytłumaczyć. W żaden sposób. Mamy do tego prawo, spokojnie. Nie wiadomo, dlaczego jesteśmy zdenerwowani, nie chcemy nic mówić, nie pamiętamy, uważamy, że wykroczenie powinno nam zostać udowodnione, my tutaj nie powinniśmy nic dodawać, wszystko zostało wyjaśnione wcześniej. I taka powinna być nasza reakcja w takiej sytuacji, kiedy czujemy się niepewnie, czujemy się zdenerwowani, chcemy bardzo szybko zakończyć to postępowanie i co najważniejsze, policja nie ma prawa na nas naciskać. Policjant czy strażnik miejski, jeżeli jest to wezwanie, jest to zaproszenie od Straży Miejskiej, nam doręczone pocztą, czy też Inspekcja Transportu Drogowego, jeżeli jest to takie wezwanie fotoradarowe, nam doręczone, nie ma prawa na nas naciskać, zmuszać nas. Tak naprawdę powinien wtedy policjant, najpierw powinien funkcjonariusz nas pouczyć o tym, że mamy prawo do odmowy złożenia wyjaśnień, jeżeli jesteśmy podejrzanym, a potem odnotować to w protokole. Taki protokół powinien być podpisany i wszystko, jeżeli jesteśmy wezwani w takim charakterze. Stresować się nie należy, to są naprawdę drobne sprawy. Znajmy proporcje mocim panie, czyli tutaj nikt nam głowy nie urywa. To jest tylko kwestia mandatowa, to jest tak naprawdę drobna rzecz, wykroczeniówka, więc nie ma się czego bać, nie ma jak nas zastraszać. No nie jest to przyjemne, prawda, no trzeba się pofatygować. No nie zawsze trzeba się pofatygować, bo z kolei w sytuacji, jeżeli jesteśmy wzywani przez Inspekcję Transportu Drogowego lub Straż Miejską, a nie Policję, to nawet jeżeli się nie pofatygujemy, nie ma sankcji de facto tutaj, to znaczy nie można nas doprowadzić. To musiałaby być jakaś bardzo poważna sprawa, co z kolei no, nie licuje z wykroczeniem za bardzo. Wykroczenie to nie są bardzo poważne postępowania. Zazwyczaj, chyba że jest to jakieś tam wykroczenie pracodawcy względem pracownika, to są tam bardzo wysokie kary zakreślone. No wiadomo, nie o tym teraz rozmówimy. Tak, ale także w takiej sytuacji, kiedy to nie wzywa policja, tam nie ma sankcji, ponieważ każda inna służba oprócz policji nie ma samoistej możliwości doprowadzenia nas na takie wezwanie, jeżeli wzywa nas w charakterze osoby podejrzanej. Znaczy, krótko mówiąc, może doprowadzić tylko policja. Jeżeli Straż Miejska na przykład prowadzi postępowanie, to Straż Miejska musiałaby wystąpić do sądu. Sąd musiałby wydać zgodę na doprowadzenie osoby podejrzanej, a doprowadzić dalej by musiała policja. Także tak to by wyglądało. A portal Anuluj Mandat nie zarejestrował na kilkadziesiąt tysięcy sytuacji, z którymi się spotkaliśmy, ani jednego przypadku, żeby było doprowadzone. Zazwyczaj po prostu wtedy już sprawa... Zazwyczaj Straż Miejska, jeżeli się nie stawimy na wezwanie w charakterze osoby, co do której istnieje podejrzenie, przechodzi nad tym do porządku dziennego i albo kierują wniosek o ukaranie, kiedy stwierdzają, że jednak to zrobią, albo że coś na nas mają z dokumentów, co w przypadku mandatów stwierdzonych, powiedziałbym, zdalnie, czyli bez sprawcy na podstawie stojącego samochodu, no jest bardzo małą, słabą podstawą. Tak naprawdę wzywają, zakładają, że sprawcą jest właściciel, co nie zawsze jest, co nie musi być prawdą. Albo GTD też może stwierdzić, że nie stawił się, no dobra, idziemy dalej, albo nie idziemy, albo umarza, tak, to w zależności od tego, jaka wymiana korespondencji się pojawi, ale to w charakterze osoby podejrzanej. Troszeczkę inna sytuacja jest, kiedy jesteśmy wzywani jako świadek, co może się zdarzyć,
jeżeli wezwanie jest po to, żebyśmy jako świadek wskazali, komu użyczyliśmy pojazd. To są sytuacje, to nie dotyczy odmowy przyjęcia mandatu przez nas na drodze, jak policjant nas spotkał i nas skontrolował. To może dotyczyć sytuacji przyjęcia mandata na drodze wtedy, kiedy to nie nam wręczano mandat, tylko na przykład współmałżonkowi, a my zostaliśmy odnotowani jako świadek. Ale to są rzadkie historie. Natomiast takie wezwanie na świadka dotyczy spraw mandatowych z fotoradaru, czyli wezwań tych takich, które nie są mandatami z fotoradaru przez GTD, lub właśnie tych wezwań dotyczących parkowania, kiedy Straż Miejska nie ma zielonego pojęcia, kto zaparkował i może być tak, że nas wzywa celem złożenia wyjaśnień. Może też policja z tego tytułu stwierdza, że gdzieś tam zaparkował samochód, nas wezwać celem złożenia wyjaśnień, albo Straż Miejska na przykład przekazała sprawę na policję i wezwać nas w charakterze świadka. I jako świadek te uprawnienia mamy troszeczkę inne i inna też jest sankcja za niestawienie się. Ale do tego wrócimy po krótkiej przerwie. Zostańcie z nami.